Nasi piłkarze właśnie wygrali w Wiedniu z Austriakami, ale dużo cięższy ból stoczyli polscy działacze piłkarscy w bratysławskim klubie Go Go Paradise, czyli Raj. I rzeczywiście było im jak w raju. Bitwę zorganizował prezes PZPN Michał Listkiewicz, zabiegający o głosy w grudniowych wyborach do władz związku. No dzielnie chłopcy stawali, jak nasze rycerstwo w dawnych czasach. No do czasu stawali. Choć jak pisze prasa, większość zachowała się godnie, mogli obejrzeć lesbian show, striptease w sprche albo w klitkę. Strach pomyśleć, na czym polega rozbieranka w klitkę. Może z piłą tarczową albo z wkładem do kominka. No ale nie obejrzeli, wybrali paniska panski striptiz. Najpierw się dla nich damy rozbierały, a później ich troszeczkę rozebrało, ale znalazł się w naszym chówcu człowiek dzielny z rycerskiego rodu, który podniósł rzuconą przez rozbierającą się damę rękawiczkę i sam się rozebrał. Działacz z Ostrowca, bo on ci to był, ruszył w Bratysławę bez spodni, w slipkach samych, ale za to z kołdrą na plecach. Wyglądał z kołdrą na plecach jak rycerz bez skazy, inaczej bezbłędny rycerz, slipko z Ostrowca. Bratysławo, pani mego serca, wołał w majtkach, ocalę twą cześć. No swojej nie ocalił. Szkoda, że sprawdzona w bratysławskich bojach drużyna pod panem Listkiewiczem nie pojechała na wyprawę do Walii. Tam by się dopiero nawalili. No cóż, taka jest piłka. W języku polskim słowo piłka pochodzi, jak widać, od słowa pił. Oj, działo się działo. Dzieło o wiktorii bratysławskiej zdałoby się napisać pod tytułem Bratysława i chwała, a o wyczynach dzielnego slipki z Ostrowca nawet film wojenny nakręcić, który mu się urwał. Działacz nawalony.